Siema, co wyszło? Kebaba, jakiś łącz się otworzył, jakieś Araby. A. Ej, ty mi przypo... Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak dawno tego nie było. I od razu przypominam wam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, bo content Zome, powiem wam, że jest naprawdę przekozacki i fajnie mi się to robi. Można pokombinować, z ludźmi można porozmawiać. Jeśli to doceniacie, to zostawcie dużo łapeczek. Dzisiaj pokażę wam kilka sztuczek, jak można ludzi w konia robić. I nie zabraknie jumpscare'a, który już był na wcześniejszym odcinku, tylko że źle to robiłem, bo głos był opóźniony. I teraz to ogarnąłem tak, że wszystko słychać wykwintnie i zobaczymy, czy ktoś się w ogóle przestraszy. Siema, słuchajmy. Jestem chory, bo spalam gibony jak pożary w Amazonii. Ale to chodzi, co tam słychać? O, nudy, nudy, a trzeba się wziąć za sprzątanie, iść do paczkomatu, a wszystko odłożone na koniec dnia i się już nie chce. To niedobrze, a co, ty nie jesteś na jakimś ryneczku teraz? Ryneczku? No na przykład. Nie, nie. Czemu ty nie patrzyłeś? No nie patrzyłeś. Ale nie przestraszyłbym się. Ej, Patryk, siema, Patryk. Jaki Patryk? No wyglądasz jak Patryk, chłopiec. No niemożliwe. To nie, to nie. Rozgwiazda. No nie wiem, ale na przykład wiecie, możecie zrobić coś takiego, patrz. 3-4. Ja też tak będę zrobić, Patryk, na pierwsze. Ale ty słodki jesteś. No ty jaki jesteś przepiękny, a te twoje loczki, przystojniaku. Ale bym cię wyszarpał za nie. A nie, patrzcie to, panowie. 3, 4. Jak on? Jak na pewno mnie nie poznajesz. Siema. Ziomek se przyszedł na omę, żeby się nie odzywać. To jest niesamowite. Siema. Ludzie jak się nie odzywają, to jeszcze czoło pokazują. No to z kim ja to mam rozmawiać? Z niemowami, z czołem. Czołem to was witam w tym odcineczku. Siema, a czemu ty jesteś jakoś do góry nogami? O co tu chodzi? No bo kurde, to ja się mam rozładowana, mi się nudzi. Aha, i to tak rozmawiasz z ludźmi po prostu? No. Nic lecę, bo mnie szyja boli, naprawdę, nie dam rady z tą rozmawiać. O, mnie skipnij! Nie, to ty mnie skipnij. Nie. Aha. Lecę dalej, trzymaj się, dużo zdrówka, życzę i dobrej nocki. Okej, papa. O kurde, tam by było okej, papa, Patryk, ale nie jestem pewien, bo okej, papa. Jak coś, to pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry! Dzień dobry! Ty masz rude włosy, tak jak ja? Czy mi się wydaje? Ma czerwone włosy. A czerwone, dobra. Ja mam rude, fajnie mi w rudy? Nie. O, zajebiście. Patrz to! Co? O, nie wytrzymam. Dobra, ja muszę lecieć. Trzymajcie się, ja lecę. Może byśmy coś przytańczyli? Pa. Asetynia tam, skubany. A. Skibidi toilet? Tak. Patrz to. Jeden leży z Skibidi. Gdzieś? Drugi leży z Skibidi. Kurde. Halo. Dzień dobry, witam. Cześć. Ale mam przegłos, nie słyszę się. Co? Elo mordo. Elo mordo, witam. Pierdolę, Patryk, mówię. Ale jumpscare zajebisty. Przed chwilą się gość tak wystraszył, że mnie skipnął, a ty w ogóle? Nie ruszaj mnie takie rzeczy. A ja cię uwielbiam, ja cię oglądam do tej pory. Serio? O, no to będziesz no na odcinku. Będę na odcinku? No, będziesz na odcinku, bo akurat nagrywam. Pozdrawiam. No, również pozdrawiam, serducho przesyłam. Ja takiego nie potrafię, czekaj, bo jeszcze tak się robi. O, patrz, to. Tak, no? Ej, wyobraź sobie na przykład, jakby mnie tutaj nie było. No, kurde. I co teraz? Z kim porozmawiasz, jak nie ma już Patryka? Kurde, no nie wiem właśnie. Oczywiście z takimi osobami jak ten mógłbym tutaj spędzić całą noc, ale kurde. Ja wiem, ja wiem. Muszę lecieć, żeby straszyć dalej ludzi, bo ty jesteś za mocna. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro na odcineczku. Ty, żeby się nie przypalił, byku. Co ty tam robisz? Nie, spala. O, a co palisz? To gibonek? Plastik. Ała. Nie, no nie gorąco. Chłopca zniknął. No nie ma mnie, no i mnie nie będzie. Weź jak to zrobić, proszę, bo ja też chcę to robić. O, to jest niesamowite. Weź na kadr tego lustra. O, co jest? O, dzień dobry. Ej, to bliźniaczki.
Nie, nie bliźniaczki. Nie. O kurwa. Co? Co? Kurde. Ty nie wybrałaś się gdzieś na imprezkę dzisiaj? Nie, czemu? No tak nie wiem, tak pytam. A ty jesteś jakiś popularny? Nie, ktoś ci robi gęka. Ktoś tam jest za tobą. What? A no. Ej, to chyba ty mnie straszysz, a nie ja ciebie. Czy jakieś rizy, czy coś? Rizów jeszcze nie mam. 3 odcinki są na kanale. Tylko takie bardzo średnie. Dopiero zaczynam swoją przygodę z editami i tak dalej, i tak dalej. Kolejny odcinek to pewnie będą rizy już. O, jak ja to uwielbiam. Ja chyba taki content będę do końca życia robił. Przy 40 nawet. Zobaczysz mnie tu. O, jaki... No dawaj, jeszcze raz. Nie wytrzymam, dobra, ja już się nie pogrążam. W sumie nie już przez te 3 lata się dość pogrążyłem. A ty jesteś fajny w ogóle. Nie, to ty jesteś fajna w ogóle. Nie, ty jesteś. Ja miałem tutaj, nie wiem, straszyć ludzi, zawstydzać ludzi, a ty mnie zawstydzasz, to tak przecież nie można. Tak? Ale cię wystraszyłem, widzimy się na odcinku. Na razie, dużo zdrówka życzę. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Co tam, dziewczyny? Cześć! Cześć! Co tam słychać? Dobrze, a tam? Co to jakieś Halloween? Nie, ja tak o, na co dzień się tak noszę. Aha, to chyba, że tak. Ja się na przykład na co dzień tak noszę, o. Was zajebiście. Najlepiej wyglądam tak, nie? W takim wydaniu. No, według mnie tak. Samu się włączył, ja nie chciałem cię wystraszyć nigdy w życiu. Ale ja się nie wystraszyłam. Michał, słuchasz? Ej, ty wyglądasz jak Pedro, nie Pedro. Pedri, o, ten z Barcelony. Ja? No? Real Madrid. A jesteś za Barceloną? No ja jestem bardziej za zawodnikami, nie za klubami. Jak jest twój ulubiony zawodnik? Wiesz co? Polecę klasyczkiem. Nie tym z teraz, wiesz, z tego takiego TikToka. Royce. Dawniej. A, no to nie, to w sumie nie typowo w chuj. Gyce, coś w ten deseń. Nie, to zajebiście, bo jesteś taki unikatowy. Bo rudy. Nikola, patrz. No i teraz z kim porozmawiasz? Z twoim duchem. Mhm. A co jak ja nie jestem prawdziwy? Gdybyś nie był prawdziwy, to byś ze mną nie gadał. No ale wiesz, że duchy też potrafią rozmawiać z ludźmi. No a wiesz, że to wszystko jest fotomontaż? Nie, to jest wszystko prawdziwe. No patrz, jestem magikiem, ja wracam od razu. Trzymaj ręce u góry. I teraz zniknij z rękami w górze. Dobra. No nie mam, nie. Dobry wieczór! Co? Czekaj, jesteśmy na jakimś TikToku czy coś? Masz koszulkę El Mordo. Patrz. Tu się odwrócił w lustrze. Fajnie. Masz koszulkę El Mordo, wyglądałeś z Rembolem. Kupiłem, bo po prostu jestem jego wielkim fanem. Ostatnio Rembola bardzo dawno oglądałam temu. Kilka lat temu. No to musisz nadrobić. Nadrobię. Nie, nagrywałem z Rembolem. No nagrywałem. Ostatnio w miesiąc temu. Chyba. Nie. Jak ja uwielbiam tutaj z wami być! Oj, nie wierzę! Ja też nie wierzę, że tu wylądowałem. Cześć, z wami. Wszyscy jest coś pięknego. Chciałem was spotkać. Rano wstęp, to już wiedziałem, że się spotkamy. Ja też. Mordo, ty mi z Rembolem dzieciństwo zbudowałeś. No to tańczymy. Uwaga, jedziemy z kolegą w lustrze. Hop, 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 hop. Cieszę się bardzo, że poznałaś. Cieszę się bardzo, że śledzisz. I jutro jest odcinek, także się widzimy na kanale chyba, co? Tak, Jezu Chryste, i mogę fotę, proszę. Możesz. Jezu Chryste, dziękuję. Naprawdę, jak Poczekaj, robimy fotę. 3, 2, 1. Zdarzyłam zrobić. On jak kaluch wygląda. Czemu kurde kolejna osoba mówi, że jest jak kaluch wyglądam? Co jest? A teraz jak kto? Weź się pokaż. Czekaj, no nie drzwi mordy, bo mama śpi. Przepraszam. Wy jesteście normalne? No nie, właśnie nie. No zamknij się, nie drzwi mordy. To jest on. Nie no, przepraszam, ja nie chciałem, nigdy w życiu bym wam tego nie zrobił. Co ty tutaj robisz, Patryk? Właściwie nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Halo, co jest ze mną nie tak? Chciałam skina zrobić, co żeś mi spierdzielił. Co jest? Ja go znam, dobra, to jest Patryk. Ej, no ja też go kojarzę. Tak jest, panie kapitanie. O, jakie zajebiste auto. Czekaj, pokażę ci mojego starego. Ale mięśniak. Jeszcze. O, Luiza, 22 lata. Wygląda jakby miała 34, ale... O, siema. Siema. Co ty jesteś? Nie, ale ty na takiego wyglądasz. Tak będziemy rozmawiać, dobra? Bo też się nie pokazuje. Nie mogę, bo mnie ścigają. A ile masz lat? A nie wiem, 24. A, no fajnie. A ty? 29.
Okej. Okay. Nie brzmisz na 29 lat. Dałbym takie... Oj. No, dałbym tyle lat, że muszę lecieć, wiesz? Czekajcie, ja wam też pokażę pokój. Tak, to możemy rozmawiać, co? Nie, dziękuję. No to dziękuję. Jestem... Jestem... Czekaj, muszę się przypatrzeć. O, debil! Nie trafiłem? Dobra, trzymaj się, lecę. Rudy zniknął. A co, masz coś do Rudyk? Proszę, nie obrażaj, nie jestem sam w tym świecie. Siema, ja spadam. To było dobre. Ej, to jest ten, ej, ja cię znam. Ja też cię znam. Ale bista nuta, ty. Ej, to ty dopuściłeś? Nie. Witam cię bardzo serdecznie. Ej, to jest jakiś ten! Ty jesteś ten! Ty, co to za drillowiec tam z tyłu? To z Palionem nagrywałeś kiedyś. Misiu, a co to tam pokazujesz tak brzydko? Właśnie tak brzydko pokazujesz. Ej, to nie było miara. No jak nie? Ty, że gangstera masz obok, to jest kurde niesamowite, fajnie. Naprawdę, ale ty jesteś popularny, bo ty byłeś z Palionem kiedyś, nie? Tak, nagrywamy do tej pory. Nutkę jutro wydajemy, zielone 4. Zielone, zielone. Tak jest. Robię sobie... Zniknął. Nie ma go. Poszedł sobie. Kolego, dawaj jakiegoś backflipa tam. Dawaj. Tralala. A gdzie ty jesteś? Tutaj. Przecież cały czas jestem. Ty jakiś z widy masz? Nie ja. Teraz ktoś się zniknął. Gdzie? Ktoś jest za tobą. Leleż Kuczuki jest za tobą. Słuchajcie, jak się chce, to się da to wszystko. Dzień dobry, witam panowie. Cześć. Kaluch! Kaluch! Kolejna osoba mówi, że kaluch. Ej, robię tą samą fryzurę co ty. Czekaj, dobra, ja muszę lecieć. Streamujesz coś na OBS-ie? Przecież widać, że ekran się odbija w OBS-ie. Jak w OBS-ie? Czekaj. Dobra, jaki kolor ma OBS, jeśli tak mówisz? No czarny. No to przecież mi się jaki kolor odbija? Muszę tak zrobić, chyba, że na OBS-ie mówisz... tam nie widać, bo się ekran odbija w drugim monitorze. No patrz. No nie, to tak, tak no to by było. Też teraz znikam, też robię co to typa. Ty możesz Riza zrobić, nie? Riza nie mam, jeszcze nie odblokowałem tej umiejętności. Ale długo siedzisz już w OBS-ie? No trochę tak. No i widzisz, i to jest właśnie ta umiejętność, i to ci pasuje. O, widzisz jak fajnie się patrzysz? Zobacz jak się patrzysz. Bardzo mnie to cieszy. Kto się patrzy? To miało być straszne? Nie, no to było fajne. Możesz... No kurde no! A co myślicie o rudych włosach? A ty masz rudę? No. Ty masz serio rudy jesteś? No? Pasuje ci to. No i co ty gadasz? Ale pasuje ci to, czy ci to pasuje? Aha, że w ten sposób pytasz. Tak, nie pasuje mi to, ale tak to jest, kurde, nagrywać w internecie. Jeszcze raz to, że patrzę się w lustrze na ciebie. A która to jest scena teraz? Powiem ci, to jest scena, już ci powiem. Czekaj, muszę powiedzieć. Pierwsza akurat ta. Widzisz, jaki jestem dobry programista? No fajnie, a teraz musisz zgadnąć, która to jest scena. Już jesteś? No jestem. Teraz to jest trzecia. Ty! Nie zgadłeś. Nie zgadłem. Nie zgadłem. No, nie. Ale jesteś pozytywny mordziak. Nara. Wy też jesteście. Trzymajcie.